Witam ponownie w zagrajmy Final Fantasy Tactics Advance. W dzisiejszym odcinku cięcia etatowe. Cięcia etatowe, a to znaczy, że wywalamy ogrysków. Tak, wywalamy ogrysków, którzy i tak by sobie nie poradzili z niczym. Nowego animisty i tak już mamy. No, na razie tak. A, zostawimy sobie... Co nie? N też nie jest mi aż tak potrzebna. Tak, zostawimy sobie każdego z jednej razy prócz Numą. I wyekwipujemy sobie Homera. Homera, który nam się przyda w sumie. Tylko trzeba go wyekwipować. Bardzo dobrze. A, może być. Teraz... Tobie możemy zmienić klasę na, załóżmy, Soldiera. I też ci dać rzeczy. Tak, tak, może być Iron Helm. Plate Mail, why not? I jakiś miecz. A na przykład Hard Edge, tak, czemu nie? I tobie też możemy dać rzeczy. Możemy ci dać... No nie, będzie Cure Staff, why not? Feather Cup i jakąś fajną szatę. O, na przykład Thunder Rope. W ogóle co mi daje White Rope? Turbo MP. A widzicie, coś dla... Coś dla Norberta. Ty masz Missile Rope. Źle. No to ci zwiększa. Ceda. Immunity. Albo Turbo MP. To ci się jeszcze nie przyda w sumie. To ci się nigdy nie przyda właściwie, ale ta szata i tak jest lepsza, więc możesz się tego nauczyć w sumie. Tak, możesz się tego nauczyć, why not? No i teraz, skoro już mamy, to możemy wziąć sobie misję. A misji trochę jest. Przy okazji burżuje też coś robią. No ale dobrze. Po pierwsze, nasza fabularna misja, Magic Wood. Magic Man. Elucens, to jest dispatch i zobaczymy. Ty nie, ty nie. Ty tak. Myślę, to dziwne, że moi ogryskowie są tacy słabi. No dobrze, SOS też sobie weźmiemy. Mamy 15 dni na to. Dostaniemy coś. No i potrzebujemy track level 7. Mamy track level 7. Przy okazji różne rzeczy. To potrzeba... A, potrzebujemy niebieskiego maga. Tu nie mamy... To moglibyśmy. Wiecie co? Ciekawi mnie. Ciekawi mnie ta misja z niebieskim magiem. Ale chyba nie mamy w ogóle odblokowanego niebieskiego. A, on i tak nie ma, więc... Dobra, ale to tylko i tak są dispatch missions. Na początek Lutia Pass. No i Help Lutia. To po pierwsze. Trzeba bronić swojego terytorium. Ty równie dobrze możesz tutaj. Mundlang tutaj. Ty tutaj? Norbert z tyłu, a delfin się nie zmieści. To kogo nie chcę tym razem brać? Marsza na pewno. Chyba znowu Norbercik sobie pójdzie. Jakkolwiek smutnie to brzmi.
Właściwie. Nie mogę go zaatakować po łydkach tutaj, prawda? No nie mogę. A jeśli bym użył nie Shadow Stick, tylko Pierce Fruit? To też nie. A Swallow Tail? Też nie. No dobra, no to w takim razie muszę sobie tak poradzić. 67 po łydkach, może być. Ma na 38. O nie, co biały mag. Poza tym to tak strasznie randomowo, że o, coś nas atakuje. I tyle. O nie. Ten take aim. Ten ból. Nawet sobie nie wyobrażacie bólu, który odczułem. Niestety, Aleksej nie dojdzie. To jest smutne. Ale dobra. Bardzo mnie smuci, że tylko czterech jest możliwych. Muszę pamiętać o tym, żeby, nie wiem, może wysyłać któregoś na... właśnie na ten. Na Dispatch Missions. A, tylko ciebie. To już wolę ciebie. Chyba, że masz Block Arrows. Nie, nie masz Block Arrows. Okej. Okay. Wow, oni są tacy silni. O, Willy! Nie, proszę, tylko nie to. To, o nie. 22, wow. Mógłbym zrobić Time Magic i chyba tak zrobię. Chyba przyspieszę delfin, żeby po prostu biła ludzi rapierem tak bardzo mocno. Wielokrotnie. O, oh, fuck. O, oh, fuck, nie sprawdziłem. Fuck, nie sprawdziłem praw. Time Magic, no tak. A. Widzicie? To się dzieje. Nie Swallow Tail. Ten, Pierce Through. Hadzia! Wow. I co, wyleczy? To jest najgłupsze chyba, co mogła zrobić siebie samą. Mogła najpierw wyleczyć obie, a potem uciec. No, ale to jest AI. Czego się spodziewać? Labinia. Brawo. Chce mnie zdisablować, ono. Wow. Właściwie, skoro oni tak ładnie się ustawili... źle. Tak. Skoro tak ładnie się ustawili... Czy będzie double kill? Nie, nie będzie double killa. No szkoda. A szkoda. No, ale już załatwmy to. Tak. Ja. O nie, on jeszcze żyje. Sabatini, no. Na szczęście mam Sonic Boom.
Jak go nie trafię, to będę smutny. A, przynajmniej Marcz zdobył double killa. I tak mnie smuci, że tak się dałem złapać na żółtą kartkę. Like, seriously. Mam nadzieję, że trafię i po prostu to już skończę. Ta walka jest taka nudna. Słabi wrogowie. Gdyby ci wrogowie byli chociaż odrobinę silniejsi, no to wtedy tak. By było ok, ale... No ale dobrze, może być. Żółta kartka wiosny nie czyni w sumie. Nie. Zrobiłem to tylko po to, żeby wam pokazać, jak to jest z żółtą kartką. Dobrze, może być. Mi się podoba. Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo dobrze. O, dostaliśmy Expulsion. Świetnie. O, Godfrey. Level 9. Dobrze, no to w takim razie chodźmy do Cyril. I zobaczmy, czy są jeszcze jakieś rumory, to po pierwsze. Po drugie, misje. Ulay River. Ty nie możesz, ty możesz. No to ty pójdziesz. No i rzeczy, których mi się nie chce brać. Wybaczcie, ale po prostu nie chce mi się. A Aerialist. Nie, nie Aerialist. Klan i chyba Turf to było. Mamy raz, dwa, cztery, pięć. Sześć. Czyli jeszcze cztery i będę miał to, co chcę. A, dobrze, dobrze, dobrze. W takim razie, skoro Delfin ma już to, to możemy ją zmienić w Red Mage'a. I musimy oczywiście od nowa ją ekwipować. Because why not? Właściwie, czy, jeśli zrobię to tak, to czy ona będzie mogła White Rogue mieć? Ale to i tak tylko White Mage. To chyba wolę jednak to zrobić tak. Sorry. Anyway. Idąc od dołu. Czy tu jest coś dla... Nie, jest dla Elementalisty. Jest... Blizzard Mom. Mam. Czy jest coś w sklepie, co mogę sobie kupić dla czerwonego maga? Mam nadzieję, że tak. Mage bariera. Tak, Mage Masher sobie kupię. Why not? Dobrze. Wracając do ekwipowania Delfin. Mage Masher. A Choco Shield? Tak, Choco Shield. No i Gauntlets. Pick Abilities. Lunch Tech. A, item. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz Aleksejowi trzeba coś zrobić. Ostatnio zdobyliśmy Predator i Defender, tak? A, Hibernate. Hibernate tylko 100, więc może być Hibernate. A co robi? A, okej, okay, może być.
To się może przydać nawet. No dobrze, no to w takim razie mamy w Coringwood. Tylko jak oni tutaj będą chcieli przejść? Boję się, że będą chcieli właśnie do Coringwood. Zrobimy tak. I tak. O, sukces. Doskonale. A, mamy już za dużo. Dobra, no to... to za to. Aha. Może być Dino. Wiecie, co jest szkoda? Szkoda, że właśnie... osoby, które przychodzą do klanu, później nie mają już abilitek opanowanych niektórych. To jest smutne. No a teraz idziemy do Coringwood. Chyba, że jest coś, co możemy wziąć. Na przykład jakieś te. Nie, jakichś tych nie ma. Misje... Ty nie możesz, bo nie macie przedmiotów. Inną razą, jak to się mówi. No dobrze, w takim razie SOS. To trochę trwało i znowu nie zerknąłem na prawa. O, to Ritz. I Marcz jest wymagany. Holly. A niech to. A niech to charge? Charge abilities. Charge to chyba jest u Numoł? No, co ja mówię? U Mognite'ów. No dobra, czyli nie mogę tego zombiego potraktować cure. Bywa. Wow, tamci się liczą. Nie wierzę. No dobra, no to trójka moich będzie. Trudno. Nienawidzę tych ograniczeń. Czym ona jest? Jest fencerem. Odlicz zmieniają się klasy. Może być. Co to jest? Damage. O, meteor. To nie. Ten ból. W sumie to trochę bolało. No i Szara. Szara pewnie jest snajperem. Dium. Oh, come on. 9. A, moi ziomkowie są tacy powolni. Autoregen. Zdolności auto są ok. A, no dobrze. 40. Jakoś mnie nie dziwi, że to nie trafiło. A, chyba tutaj będzie najlepiej. I oczywiście użyjemy Sonic Boom. A, mam 70% na trafienie, dobrze. Mi pasuje. Żeby się już tutaj pozbyć rzeczy. A, Mont Blanc. Jedenaście. Mam 40, więc nie.
Dlatego damy hejst na... nie będzie na Marysza. Mógłbym przyspieszyć Alekseja i w ten sposób zniwelować Mowdown, ale... czy tam Mowdown, jakkolwiek to się wymawia. Chyba Mowdown jednak. No i on nie trafił rękami, które leczą. Noran. Ej, to mój kill. No, a już miałem nadzieję, że się właśnie w tamtym kierunku, w kierunku tamtych i się ustawił pod Sonic Boom. A propos Sonic Boom... ile? 59% szans na trafienie. Może być. Miau. Jeszcze jakąś ładną blizarę tam rzucić. Never miss damage. W sumie nie lubię tej game. Może i ma 100%, ale zadaje naprawdę mało. Poza tym Lizo. Lizo jest gadżeterem. Chyba? Nie, jest jugglerem, tak. Gadżeter wygląda inaczej. Juggler, juggler rzuca rzeczami. Nice. W sumie mogę paść niedługo. Zobaczmy. Mission. A, nie mam celu, że muszę przeżyć. Okej. Okay. Ale chcę tego gadżetera się pozbyć. Chyba się go nie pozbędę. A zombiaka tak, więc chyba lepiej zombiaka walnąć. No tak. Dlaczego mnie to nie dziwi? Dlaczego mnie to kurczę nie dziwi? O nie. 100%. Come on. Ty. 44... 55 szans na trafienie. Trochę mało, nie uważacie? No i muszę wróżkę... zniszczyć. Mam nadzieję, że Aleksej się kiedyś ruszy. Byłoby miło. Niestety Mowdown. Obniżenie speeda. A, przynajmniej tyle dobrego. Też ona. Nie, nie też ona, please. Mech. Mógłbym go strzelić. I chyba tak zrobię. Goodbye. A, nikt we mnie nie będzie już rzucał. A tak, juggler potrzebuje dwóch zdolności aktywnych złodzieja u Mungli, żeby osiągnąć. I to jest klasa tylko dla Mungli. Więc cóż. Aleksej? Wow, Aleksej nie może za niego przyjść. Smutno. A, counter. Co mnie counter obchodzi? No właśnie. Teraz czekam, aż Mont Blanc zacznie coś robić.
Ach. Or nic. Aim the attack. Come on. Very good. Mont Blanc? Nie, on się musiał przesunąć, żeby Mont Blanc nie mógł walnąć Reed dla większego expa. No ale to powinno być już tyle. Let's wrap this up, boys. Jej. Tak bardzo friendzone. Topaz Armoring. Thief Hat. Too many. To muszę mieć. Rank 3 anti-loss. O, bardzo miło. Restorer. Too many items. Może być. Godwald, witaj na pokładzie. A gdzie oni? Boję się, że jak pójdę tutaj... Uff. Nope. Missions... też nie ma. No dobrze, w takim razie... w takim razie, skoro ty masz slow, to w sumie Reflect też ci mogę dać. Thief Hat. Thief Hat nie zmienia praktycznie. Thief Hat? A, okej. Okay. W sumie to dam komu innemu. Chyba Marchowi będę to mógł dać. Nie mogę. No to tobie to dam. Wracając tutaj. Silence może się przydać, I guess. Ja będę musiał pokombinować z ekwipunkiem. Cóż, to by było na tyle w tym odcinku serii zagramie Final Fantasy Tactics Advance. W następnym odcinku, pewnie między odcinkami, znowu spróbuję wyekwipować ogrysków i posłać ich na Dispatch Missions, a potem pójdziemy na Magic Wood. Więc do następnego razu, taktycy.